Dolny Śląsk. Znajdź swoją trasę. Szanowni Państwo, jako poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców ziemi jeleniogórsko-legnickiej do spotkania i kontaktu. Zapraszam bardzo serdecznie do odwiedzin mojego biura poselskiego, które mieści się w Bolesławcu przy ulicy 1 Maja oraz w Lubaniu przy ulicy Armii Krajowej. Serdecznie zapraszam. Pozdrawiam. Szymon Pogoda, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Dolny Śląsk. Znajdź swoją trasę. Brico Marche Bolesławiec zaprasza klientów do wzięcia udziału w kolejnym już konkursie organizowanym pod nazwą Konkurs Brico Marche. Tym razem odpowiadamy na pytanie konkursowe, co zmieścisz w swojej skrzynce narzędziowej. Nagrodą w konkursie jest skrzynka narzędziowa marki Kubrick System One 350 Profi. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest w sklepie oraz na profilu Facebooka Brico Marche Bolesławiec. Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia. Dolny Śląsk. Znajdź swoją trasę. Wioletta Juchaniuk, witam Państwa w środę 8 czerwca i zapraszam na wydarzenia. Spektakl teatralny dla dorosłej widowni, przedstawienie dla najmłodszych widzów proponuje bolesławianom Bolesławiecki Ośrodek Kultury w tym tygodniu. W czwartek będzie to One Iron Teatru Budka Telefoniczna, w niedzielę Plum Plusk Teatru Gagoki. Bolesławiecki Ośrodek Kultury przygotował na ten tydzień dwa wydarzenia teatralne. To bardzo różne przedstawienia i kierowane do wybranych wiekowo odbiorców. Każde z nich powstało też na warsztatach różnych twórców. Jedno w profesjonalnym teatrze, a drugie w teatrze, który działa w pracowni teatralnej BOK. Będziemy mogli obejrzeć premierowe przedstawienie teatru Budka Telefoniczna, teatru działającego w Bolesławieckim Ośrodku Kultury pod tytułem Oneiron.
Historia kobiet, słodko-gorzka, nasycona pewnym elementem zabawowym, ale też wyrażająca prawdy i przekonania o charakterze bardzo szerokim, odnosząca się do spraw nie tylko kobiecych, ale pokazująca, jak złożone są problemy funkcjonowania kobiet w różnym aspekcie i w różnych czasach. Spektakl wystawiony będzie w czwartek, 9 czerwca o 19 w sali Kina Forum. To będzie przedstawienie premierowe, adresowane do dorosłych widzów. Powstał z inspiracji powieścią Laury Lindstedt. Drugie wydarzenie, które nas czeka, to spektakl teatru Plum, adresowany do najmłodszych widzów. I tak jak zapowiadają autorzy tego przedstawienia, na spektakl mogą przyjść już dzieci w wieku od 8 miesięcy. W Teatrze Gagoki, który zaprezentuje maluchom przedstawienie Plum Plusk, mówi się, że 5-letnie dzieci na widowni to już starszaki, bo właśnie 5 lat to ta górna granica sugerowana dla publiczności. Tym razem będziemy mogli zobaczyć widowisko oparte na zaangażowaniu wszelkich możliwych środków przekazu. Kolor, dźwięk, gra aktorów obliczona jest na kontakt z widzem, również tym najmłodszym, i oddziaływanie na wszelkie jego zmysły. Ten spektakl zaprezentowany zostanie również w Kinie Forum w niedzielę 12 czerwca o godzinie 10. Dla dzieci do 3 lat wstęp na spektakl będzie bezpłatny. W dalszej części wydarzeń powiemy jeszcze o policyjnych zatrzymaniach, kongresie firm rodzinnych, konkursie Mistrz Ortografii. Zapraszam. Po raz piąty we Wrocławiu odbył się kongres firm rodzinnych. Odnowa, odnowa to hasło przewodnie tegorocznego spotkania, którego tematyka dotyczyła odnajdywania się przedsiębiorców w świecie wstrząsanym przez zmiany. Wykłady i warsztaty jak zwykle cieszyły się dużą popularnością wśród dolnośląskich przedsiębiorców prowadzących firmy rodzinne. Dyktanda.pl zaprasza wszystkich do udziału w trzeciej edycji konkursu Mistrz Ortografii. Uczestnicy zweryfikują swoją znajomość ortografii poprzez rozwiązywanie dyktant online na platformie dyktanda.pl. A mogą w nim uczestniczyć i uczniowie, którzy będą klasyfikowani w kilku kategoriach wiekowych, i dorosłe już osoby. Klaudia Oreszczuk z Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych została laureatką, a Sara Węglicka z tej samej szkoły finalistką Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Klaudia startowała w bloku olimpiady dotyczącym weterynarii, a Sara produkcji zwierzęcej. Uczennice do olimpiady przygotowały nauczycielki przedmiotów zawodowych Katarzyna Igielska i Zuzanna Królak. Mobilny punkt informacyjny funduszy europejskich pojawi się 21 czerwca w Bolesławcu. Urzędnicy z Jeleniej Góry czekać będą na mieszkańców miasta we wtorek 21 czerwca od 10.30 do 13.00. Punkt działał będzie w budynku biurowca miejskiego przy placu Piłsudskiego 1 w pokoju 8 na parterze. Efektem piątkowej napaści na policjantów w Bolesławcu było do wczoraj zatrzymanie łącznie 6 osób, a w tym 4 mężczyzn w wieku od 20 do 27 lat i 2 nastolatek. Wszyscy oni to mieszkańcy powiatu bolesławieckiego. 3 mężczyzn trafiło do aresztu i grozić im będą kary więzienia do 10 lat, a jednemu do 5 lat. Natomiast nastolatkami zajmie się sąd rodzinny. Nowogrodzieccy policjanci ustalili i zatrzymali sprawcę zniszczenia mienia. 35-letni mieszkaniec gminy Bolesławiec podpalił drzwi wejściowe do domu na terenie gminy Nowogrodziec. Sprawca przyznał się do tego i grozić mu będzie kara więzienia do 5 lat.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że terminy wypłat 500+ w każdym miesiącu to kolejno 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dzień miesiąca. Rodzice, którzy chcieliby poznać termin, w jakim pieniądze z ZUS będą przelewane, mogą to zrobić sami, logując się na swoje konto na PUE ZUS. Jeszcze w tym tygodniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeleje na konta rodziców ponad 590 milionów złotych w ramach świadczenia 500+. Rodzice są czasem niecierpliwi, a do tego nie wiedzą, kiedy te pieniądze powinny do nich trafić. Terminy wypłat w każdym miesiącu to 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dzień miesiąca. Termin wypłaty dla rodzica jest przydzielany losowo i jest to termin stały, w którym pieniądze będą wypłacane przez cały okres wypłacania tego świadczenia. Z początkiem czerwca rozpoczął się nowy okres świadczeniowy rządowego programu 500+. Niektórzy rodzice dopiero więc będą wchodzić w arkana tego programu. Wszyscy rodzice mogą jednak w łatwy sposób sprawdzić, kiedy konkretnie dotrą do nich pieniądze. Jeżeli ktoś chce wiedzieć, w jakim terminie ZUS będzie mu płacił 500+, wystarczy zalogować się na swoje indywidualne konto na PUE ZUS, odszukać swój wniosek i rozwinąć szczegóły dotyczące tego wniosku. Sposób postępowania w tym wypadku jest prosty. Po zalogowaniu się do systemu należy wybrać KFL Rodzina 500+ i wyświetlić listę złożonych wniosków. Potem trzeba zaznaczyć konkretny wniosek i wyświetlić szczegóły. Wśród nich pojawi się pasek wypłaty i zwroty. Po wydarzeniach jeszcze prognoza pogody dla Bolesławca na czwartek. Ja dziękuję za uwagę i zapraszam na jutro. Do zobaczenia. Najbliższej nocy w Bolesławcu będzie 13 stopni Celsjusza. W dzień temperatura wzrośnie do 20. Wilgotność powietrza 95% w nocy i 70% w dzień. Zachmurzenie małe w nocy i duże w ciągu dnia. Po południu opady deszczu i możliwa burza. Ciśnienie atmosferyczne będzie rosło. W południe wyniesie 1008 hektopaskali. Wiatr wiał będzie z prędkością do 16 km na godzinę z północnego zachodu. 1 region. Wiele tajemnic. Jedna pasja. Wiele tras. Znajdź tę najlepszą. Odkryj Dolny Śląsk. Thank you.
Dolny Śląsk. Znajdź swoją trasę. Dolny Śląsk. Znajdź swoją trasę. Jestem Ania, jestem w trzeciej klasie o profilu gastronomicznym. W tym roku miałam możliwość wzięcia udziału w praktykach zagranicznych. Obecnie zajmujemy się przygotowywaniem i poznawaniem kuchni innych narodów. Już w pierwszym roku edukacji miałem możliwość wyjechania na miesięczny staż do Niemiec, do kurort Eubin. Przez ten cały czas miałem kontakt ze szkołą, więc jako osoba dopiero zapoznająca się z dziedziną gastronomii o nic nie musiałem się martwić. W szkole prowadzone są różne kursy i warsztaty, na które zapraszani są specjaliści z różnych dziedzin gastronomicznych. Mają one na celu zapoznanie i przybliżenie nam prawdziwych warunków pracy, a także podniesienie naszych kompetencji zawodowych i poziomu na rynku pracy. Społeczność szkolna Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach czeka na Was. Zapraszamy. Dolny Śląsk. Znajdź swoją trasę. Dolny Śląsk. Znajdź swoją trasę.